No siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, 3 miesiące temu pokazywałem wam na jednym z moich filmów owoce palmy salaka. Była degustacja, no i później wrzuciłem pestki od tego właśnie owocka do woreczków strunowych i zostawiłem je do ukorzeniania. No i później nagrałem chyba jeszcze jakiś odcinek, poszukam, bo gdzieś chyba miałem taki, jak wyglądały pośrednio w trakcie ukorzeniania, jak nasionka zaczęły kiełkować. No i zobaczymy, co tu się dzieje. Zobacz, coś się dzieje. Coś tutaj się wysuwa. Zobaczymy, czy to jest tylko w tej jednej pestce, czy we wszystkich. Druga też coś takiego ma. Druga. O. W tych nawet bardziej się tutaj wysuwa coś. Raczej wygląda na to, że będą kiełkować. Się otwiera. No i zobacz, jak widzicie, tutaj część tych mi spleśniała. Czyli są do wyrzucenia. Nie wygląda to zbyt dobrze. Tu tak samo jakaś pleśń się wdała. Czyli nie będzie tak luksusowa, jak myślałem, że będę miał kilka sadzonek. A tutaj kolejna też jest spleśniała. Czyli zostały mi tylko dwie. I jak widzicie, to może też trochę moja wina, bo nie zaglądałem tam i nie wymieniałem tego ręcznika mokrego. Więc no, nie wygląda to ciekawie. W każdym razie tak. Tragedii nie ma, bo zostały dwie pestki. Dwie pestki, które są jeszcze żywe. Z tej jeszcze tutaj nic nie wychodzi, ale z tej już widzicie, wychodzi taki malutki kiełek. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O. Także jest kiełeczek. To co, to wymieniam. Po prostu ręcznik na nowy i czekamy dalej. Po prostu wrzuciłem do ziemi i o nich zapomniałem. To znaczy zapomniałem. Zapomniałem wam nagrać update'u, co się dzieje. No i oprócz tego to oczywiście są palemki z tych salaków dużych, bo są w sprzedaży ogólnie duże owoce i małe. No i tutaj później kupiłem jeszcze małe jakiś miesiąc temu. No i również ich pestki zasadziłem do ziemi. No i chciałem wam pokazać, jak teraz wyglądają właśnie te salaki po 3 miesiącach od sadzenia. Takie wyrosły piękne palemki. Tutaj jeszcze jedna kiełkuje, tak trochę krzywo, ale idzie, to najważniejsze. Co fajne tutaj na tych palemkach, może tak nie widać na telefonie, ale generalnie postaram się wam może wyostrzyć, nie wiem, czy to da radę. Nie wiem, czy widać na brzegach liści są takie ostre kolce. I to wszystkie te liście mają te kolce. O, nie wiem, czy mi się uda. O, tutaj widać. Także tak się mają palemki salaka. Ładnie rosną. Stoją oczywiście w domu na oknie, bo one potrzebują ciepełko. Tutaj mają taki fajny czerwony kolorek.
No i zobaczymy, jak będą rosły. Zaraz je zabieram z powrotem do domu. No a tutaj są te z mniejszych pestek. Tak wyglądają. Fajne takie czerwone czubki mają, jak wychodzą z ziarenek. Także no ciekawie, ciekawie naprawdę. Ta palemka kiełkuje. No i to by było na tyle. Chciałem Wam pokazać, jak się mają właśnie te palemki. No i za jakiś czas znowu dam Wam update. No chciałem nagrać, bo generalnie to jest bardzo ciężka do trzymania palma. Podobno no ciężko ją hodować, ma duże wymagania. Ale jak widać u mnie, widzę, w miarę rośnie i ma się dobrze. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.